i czuć się jak rzeczywiście, jakbym tutaj była nowa. Zapraszam Państwa, tych, którzy dopiero przybywają, do częstowania się rogalikami i kawą. A ja mam ogromną przyjemność poprowadzić spotkanie z autorkami. To największe, tutaj największy zbiór, w którym wszystkie panie się mieszczą. Pisarkami, poetkami, tłumaczkami, kobietami, które piszą, które tworzą, z którymi będę miała przyjemność rozmawiać o bardzo trudnym pojęciu, które mam nadzieję będziemy wspólnie rozbrajać, czyli o odpowiedzialności w pisaniu historycznym, w pisaniu o historii, w podejmowaniu historycznych wątków. A są z nami, tutaj przedstawię od swojej lewej strony, Ola Chnatiuk, ukrainistka, tłumaczka, doktor habilitowana, profesorka Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. I myślę, że na zachętę, żeby nam było miło, poproszę o oklaski dla naszej gościni. Dalej jest z nami Natalka Śniadanko, również pisarka, tłumaczka, poetka, autorka książki, która tutaj będzie miała, czy ma właściwie, razem teraz świętujemy premierę. Przeczytam, bo ja zawsze mylę nazwiska, a w tytule jest nazwisko. Frau Müller nie zamierza płacić więcej. Bardzo Państwa do tej książki, do lektury tej książki zachęcam, bo no ja spędziłam z nią noc, że powiem tak troszkę dwuznacznie, bo doczytywałam jeszcze wersję elektroniczną, żeby być bardzo dobrze przygotowaną, to raz, ale przede wszystkim, żeby dowiedzieć się, jaki jest koniec tej historii, czy jakie jest zakończenie losów bohaterek, z którymi się bardzo zżyłam. Bardzo Państwu tę książkę polecam i gratuluję autorce. I jest z nami też Krystyna, znowu popatrzę, a właśnie, oklaski, bardzo, bardzo dziękuję tutaj za wsparcie. Jest z nami jeszcze Krystyna Sabelskaite, nie wiem, czy dobrze wymówiłam nazwisko, tak? O, bardzo się cieszę, historyczka sztuki, autorka powieści czterotomowej, czteroczęściowej, którą polscy czytelnicy też mają okazję poznawać, bo na razie mamy dwa tomy Silva Rerum. Wkrótce, mam nadzieję, ukaże się kolejny, trzeci. I to jest historia, z którą ja się od razu zaprzyjaźniłam, o ile z historią można się zaprzyjaźnić, to znaczy z jej bohaterami, z wielopokoleniową rodziną, którą właśnie w kolejnych tomach możemy poznawać, wplecioną, ich losy są wplecione w losy Wilna, w losy Polski i Litwy. I to jest historia, w którą się wchodzi, tak tutaj nawiązując, no nie mamy masła do tych rogalików, ale jak w masło, to znaczy znamy ich od drugiej strony i chcemy drugiej strony książki, chcemy ich poznawać i poznawać na kolejnych. No więc również poproszę o klaski. I tak sobie pomyślałam, że samo to hasło, odpowiedzialność i historia, bardzo, bardzo wyraźne, mocne słowa, za którymi się niesie cały ciąg znaczeń. Chciałam zapytać, jak panie rozumieją samo pojęcie odpowiedzialności autorki, czy autora za to, co pisze. Przed kim to jest odpowiedzialność? Przed bohaterami tych historii? Przed czytelnikami? Przed tematem? Rzucam i patrzę na Olechnatię. Przed Bogiem i historią, tak? Przepraszam, że tak sobie zaczynam od kpin, ale oczywiście to jest rzeczywiście problem poważny, bo zawsze, kiedy zaczynamy pisać, no przede wszystkim to jest odpowiedzialność wobec samych siebie i wobec tematu, który się podejmuje. Tak? To jest chyba najważniejsze i oczywiście są także większe wymiary, tak, to znaczy jak w ogóle postrzegamy historię, jak ją, czy chcemy się z nią bawić i w jakim celu, tak, bo jedną rzeczą jest fikcja literacka, która ma tworzyć, kreować świat, a drugą rzeczą jest to,
co mnie jest szczególnie bliskie, bo nie jestem pisarką, tak? Jestem raczej badaczką niż eseistką, raczej w tym kierunku w tej chwili idę. Więc no przede wszystkim za te precyzyjne wyrażanie się, za niemanipulowanie, no to jest może to, co mnie najbardziej irytuje we wszelkim pisarstwie. Czy to będzie non-fiction, czy to będzie literatura piękna. To, co najbardziej mnie irytuje w tekstach, to jest właśnie manipulacja. Manipulacja odbiorcą, manipulacja materiałem, manipulacja także tym, czym jest narracja historyczna. Tak dla początku. Bo tutaj jest właśnie też ciekawa dynamika, różnica między nami, bo pani Ola Chnatiuk jest, jak powiedziała, badaczką, jestem reporterką, ale też zajmuję się faktami, opisywaniem faktów, przywoływaniem źródeł. Natomiast wy we dwie wykorzystujecie te źródła, żeby tworzyć historie, które się nie wydarzyły, ale mogłyby się wydarzyć, kreować nierealne światy, ale realistyczne jednakowoż, bo umocowane w tym, co wcześniej panie przeczytały, przerobiły sobie i wzięły na swój warsztat. Dla mnie właśnie pani Ola mówiła o manipulacji, to jest też chyba ten punkt wyjściowy, w którym ja mam największe problemy, bo problem mój jako pisarki polega na tym, żeby jednak, kiedy ja piszę o historii, to staram się, żeby to było jak najbardziej zweryfikowane, żeby to nie było czysta fikcja literacka, żeby jednak ta fikcja dała się sprawdzić. Jeżeli jakieś wydarzenia rzeczywiste są opisywane, to też nie powinno to być, jakby to powinno odpowiadać tej wersji historycznej. Z drugiej strony problemem jest właśnie ta manipulacja i to jest taki problem wschodnioeuropejski i ukraiński szczególnie, że historia jest zawsze propagandą do tej pory. Zawsze muszą być bohaterzy i zawsze to musi być po jakiejś stronie. Obawiam się, że w Polsce jest bardzo podobnie. Ja to znam ze strony ukraińskiej, ale podejrzewam, że to właśnie taki wschodnioeuropejski problem. I dla mnie jest ważnym bardzo momentem, żeby to było właśnie jako historia, która przeważnie jest nieznana, żeby można było tą historię poznać, ale z drugiej strony, żeby w tym był taki moment osobisty, moment emocjonalny i żeby on też był zweryfikowany, bo jeżeli jest to opowieść czyjaś, nie moja, ona musi brzmieć naturalnie i ona musi komuś odpowiadać, ale jednocześnie tej osoby nie urażać. I to jest takie pole, na którym trudno jest nie trafić na minę, nie poderwać się. I to jest dlatego ten moment bardzo trudny w pisaniu, szczególnie historycznym, bo to jest, wydaje mi się zawsze, że ja nie mogę sobie pozwolić po prostu na fikcję, która całkowicie jest jakąś tam moją prawdą i całkowicie nie odpowiada żadnym innym kryteriom, bo tego nie da się uniknąć, przynajmniej w tych czasach. Witam Państwo. Tak słychać teraz. Witam Państwo. No podejrzewam, że zapowiada się bardzo ciekawa dyskusja, bo od razu widzę, mamy badacza, tak? Mamy pisarza i mamy mnie, ja jestem i badaczem, i pisarzem, ponieważ pochodzę z dziedziny historii sztuki. Mam właśnie doktorat z historii sztuki i kultury. Od 10 lat jestem także pisarką, powieściopisarką. Też jest ciekawe, że jestem kimś, który pochodzi z Europy Centralnej, ale także jestem osobą Zachodu, bo właśnie niedawno zdałam sobie sprawę, że nawet więcej czasu już teraz w swoim życiu spędziłam w ośrodku akademickim brytyjskim.
niż litewskim czy polskim, więc mogę porównywać. I dlatego bardzo zgadzam się z tym, co zostało powiedziane, że właśnie na wschodzie historia zawsze jest obiektem manipulacji. Manipulacji właśnie państwa, państwowej. I to chyba można wiązać nawet z jakąś taką rosyjską kulturą uniwersytecką, która powstała bardzo późno, w końcu XVIII wieku i zawsze była podporządkowana państwu. Nie ma czegoś takiego, jak na Zachodzie, że uniwersytety mają autonomię, mają wolne debaty, dyskusje i tak dalej, i tak dalej. Ja pochodzę z Litwy. Litwa, jak wiadomo, miała prawie 100 lat takiego wyczyszczenia pamięci, gdzie cały okres Rzeczpospolitej Obojga Narodów, zwłaszcza okres Wielkiego Księstwa Postlublinego, był po prostu wymazany z pamięci, bo to był oczywiście okres największej potęgi państwowej, rozkwitu kulturowego i potem już po rozbiorach, poczynając od administracji carskiej, to wszystko próbowano po prostu wyczyścić, wysterylizować z pamięci. I początek XX wieku, cały XX wiek to też odrodzenie narodowe litewskie też bardzo z wielkim dystansem patrzyło na ten okres, nie przyznała. Więc ja próbowałam połączyć wiedzę akademicką, która po odzyskaniu niepodległości na Litwie rozkwitła i funkcjonuje na takim normalnym, nieideologizowanym poziomie, właśnie z sztuką literatury. Kiedy mówi się o literaturze i kreowaniu tych światów takich fikcyjnych, jest wiele podejść. Jest powieść historyczna, romantyczna, sienkiewiczowska, która miała swoją funkcję pisania ku pokrzepieniu ducha narodowego. No ja jestem odwrotnie niż Sienkiewicz. Ja piszę o blondach historycznych. Ja po prostu chcę opisać najbardziej dramatyczne, najbardziej takie nieszczęśliwe okresy upadku, blendów, żeby zrozumieć, co zrobiliśmy nie tak i żeby tych blendów znów i znów nie powtarzać. Więc to jest takie połączenie próby naukowego zrozumienia, więc z opowiadaniem fikcyjnej historii. Dlatego zawsze muszę stać pomiędzy tymi dwoma dziedzinami. Nauką, która jest bezlitosna, która jest precyzyjna, która jest kwestionująca i literaturą, która sięga wykrować coś, jakąś iluzję, w co czytelnik mógłby uwierzyć. A jak się ustrzec przed tą manipulacją? Bo sam, zwłaszcza w pisaniu non-fiction, czy to jest praca badawcza, czy bardziej reporterska, chociaż ja przy odwadze i strachu nie wahałabym się użyć określenia literackiej opowieści, jeżeli chodzi o sposób, bo metoda badawcza i rygor badawczy w tej książce jest, ale jest też to literackie ujęcie poprzez mikrohistorie, historie konkretnych ludzi, którzy nam tę wielką historię przybliżają i którzy nam ją pokazują w takim ujęciu, do którego mamy większą szansę się zbliżyć, niż kiedy ci bohaterowie są bohaterem zbiorowym, zwłaszcza jeżeli jest to kategoria naród. Ale chciałam zapytać właśnie, zaczynając znów od pani Oli, chociaż wolałabym, żeby to nie była taka rozmowa tutaj, więc zachęcam do niezgadzania się ze mną i wchodzenia mi w słowo. No właśnie, jak się obronić przed tą manipulacją, bo często dobór faktów, to, że wybieramy te historie, a nie te, wybieramy te źródła, a nie te, albo jedne umieszczamy w pewnym kontekście, a inne pomijamy, już daje taką pokusę do manipulowania.
jestem generalnie zwolenniczką takiego poglądu, jeśli chodzi o historiografię narratywizmu. I oczywiście to brzmi bardzo mądrze i uczenie, ale mówiąc tak najzwyczajniej, to jest przekonanie, że o czym pani Magda przed chwileczką powiedziała, że już sam wybór postaci tej, a nie innej, tego, a nie innego okresu, o czym mówiła pani Krystyna, już to jest elementem światopoglądowym, elementem pewnej konstrukcji, typu wrażliwości osoby, która dokonuje. Wrażliwości także, ale to jest tak, że oczywiście nasz background, czyli to, co wiemy, nasze wykształcenie, nasz krąg lektur, to wszystko jest to, co nas prowadzi, może trochę ogranicza, a może właśnie jest tą ścieżką, którą podążamy i którą staramy się prowadzić za sobą czytelnika. Więc oczywiście twierdzenie, że to, że historyk ma być obiektywny, tylko i wyłącznie obiektywny, no jest po prostu tak naprawdę kompletnie niemożliwe, no bo nawet bardzo, bardzo przekonany pozytywista, XIX-wieczny, mentalność historyka XIX-wiecznego, która niestety wciąż pokutuje nawet w XXI wieku, jest taka, że no oczywiście to jest najprawdziwsza prawda. Tak? Oczywiście, że już sam wybór i to, w jaki sposób dobiera źródła historyk, to już jest pewnego rodzaju kreacją. W związku z tym no, ja twierdzę, że nie jest to manipulacja, ale jest to właśnie kreacja. I pojęcie samego obiektywizmu, jeśli chodzi o nauki humanistyczne, jest no po prostu pomyłką. Tak? To znaczy oczywiście nie możemy iść w ekstremę i twierdzić, że to wszystko jest fikcja, tak? Czy to jest wszystko kreacja, czy to jest to wszystko pewnego rodzaju konstrukcja, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Nie, no to jest po prostu tak czy inaczej subiektywne, ale bardzo profesjonalne spojrzenie na pewne te czy właśnie inne wydarzenia. I jeśli chodzi już o konkretyzację, to znaczy mój wybór, dlaczego wybieram te czy inne postaci. No oczywiście wybieram je przede wszystkim dlatego, że budzą jakiegoś rodzaju zainteresowanie czy nawet uczucia. Ale to, co ja się starałam zrobić, zresztą nie tylko w tej książce, ale w szczególności w tej książce, to jest zmniejszyć dystans pomiędzy autorem czy autorką a odbiorcą. Zmniejszyć w ten sposób, by pokazać, że to jest bardzo, bardzo ludzka historia taka, która mogła się zdarzyć, no może nie tobie, ale twojemu dziadkowi, czy twojej babci, czy komuś z bliskiej twojej rodzinie. A że trafiło to akurat na czas, no książka wydana została w 2015 roku. W sumie mniej więcej, no trochę więcej niż rok od początku wojny rosyjsko-ukraińskiej, no to jakby ten kontekst zaczął być jeszcze dodatkowy, tak? To znaczy ja piszę o II wojnie światowej, ale czytelnicy ukraińscy bardzo często odczytują to już w zupełnie innym kontekście. Chociaż oczywiście ja tego nie miałam na uwadze, kiedy zaczynałam tę książkę, bo zaczynałam ją w 2012 roku. I oczywiście
2012 roku no nikomu z nas z całą pewnością nie przyszło do głowy, że może dojść do wojny. To chciałabym powiedzieć, że właśnie ten narratywizm od razu ten koncept dał mi taką myśl, że jeszcze zależy o jak odległej historii mówimy, prawda? Kiedy jest dosyć bliska, istnieje pewna pamięć, czy dokumenty, czy artefakty tej historii, żywa pamięć, to wtedy właśnie to podejście wyboru narratywizmu może sugerować, ale wtedy mamy, mówiąc o metodyce naukowej, wtedy mamy podejście właśnie konserwowania historii. Czy zgodziłaby się pani z tym, że coś istnieje, ale są jakieś braki, które musimy uzupełnić? Znaczy i tak i nie. Znaczy tak z oczywistych względów, a nie dlatego, że to, no, już Sienkiewicz, do którego się pani odwołała, pisze o historii początku XV wieku, tak, Krzyżacy. Tak? I to oczywistą rzeczą jest, że to jest pełna kreacja. To, co pełną kreacją jest także jego obraz pierwszej połowy XVII wieku Rzeczypospolitej, więc kiedy tutaj jechałam, nie wiem dlaczego, wciąż miałam w głowie obraz Juranda ze Spychowa i jego córeczki Danusi. No, oczywistą rzeczą jest, że to była taka kreacja, właśnie ku pokrzepieniu serc. Czy romantyczna? No, w pewnym sensie jest to romantyzujące pisarstwo, ale pisarz pozytywista, więc jakby to jest taka bardzo dziwna sytuacja. No tak? Ja właśnie bym nazwała tą sytuację taką pracą konserwatorską, typowo XIX-wieczną, która zawiera bardzo dużo przemalowania, co było zresztą typowe dla metodów konserwatorskich tego okresu. Natomiast sądzę, że istnieje jeszcze inne podejście do historii, nie konserwatorskie, a właśnie archeologiczne. Kiedy ty zaczynasz badać, pracować z dokumentami i co każdy, no przynajmniej w anglosaksońskim ośrodku historycznym, no nikt zaczynając coś badać nawiasem nie mówi, że wybieram to i to, bo spodziewam się odnaleźć właśnie coś, co potwierdzi moją hipotezę. Podchodzimy do obiektu jako do tabuli rasy z ciekawością przede wszystkim naukową archeologa. My nie wiemy, co my znajdziemy pod warstwą ziemi. Możemy odkopać coś, co nie będzie przyjemne, co będzie bardzo tak denerwujące, co właśnie może bardzo być oddalone od naszych wyobrażeń. I ja sądzę, że właśnie na tym i polega takie szczere podejście naukowe do badań. Jak to połączyć z literaturą? To jest bardzo trudne, bo kiedy mówimy o powieściopisarstwie, o powieści historycznej, to właśnie istnieje to, co nazywa się artistic license, czyli wyobraźnia literacka. Licencja poetyka. Stado polskim języku. No właśnie. I tak, oczywiście, Bulgakow w Mistrze i Margaricie pisze, które jest takie expose właśnie historii tego okresu, tego ośrodka, pisze, że Margarita lata tam na miotle. No i my w to wierzymy, bo jest wewnętrzna logika tego utworu, która nam pozwala w to wierzyć. Bardzo wielu, na przykład na Litwie, pisarzy, którzy biorą się za gatunek powieści historycznej, mówią, że historia dla mnie jest jako taka trampolina
dla napięcia dramatycznego, jak ja chcę, żeby dwa bohatery historyczne spotkali się na stronach, no to ja zaaranżuję to spotkanie. Ja nie mogę tak pracować. Ja muszę sprawdzić, czy mogliby przynajmniej być w tym mieście, w tym miesiącu według źródeł historycznych. I jak mają jakiś dialog, to zdaję sobie sprawę, jakie poglądy historyczne muszą, czy jakie pozycje muszą dostać. I ja bardzo długie lata mówiłam, że ta licencja poetyka ma 100% prawo istnieć. Natomiast w ostatnich latach mieliśmy kilka takich na Litwie bardzo dużych właśnie skandalów z tego powodu dotyczących powieści napisanych o historii II wojny światowej. I ja jestem bardziej ostrożna teraz tym, bo sądzę, że czym historia jest bliższa nas i w ogóle zbyt dużo wolności w takich reimpretowaniach wtedy trzeba unikać. No wtedy trzeba pisać powieści fantastyczne, a nie historyczne. Ale też tak mi się wydaje, bo że... historia alternatywna, tak? Wydaje mi się, że przynajmniej tak to było w Ukrainie, może do tej pory jest, że powieść historyczna, konwencja powieści historycznej jest albo właśnie powieść propagandystyczna, która jakieś pewne poglądy wspiera i wtedy wybór bohatera oczywiście ma znaczenie, ale czasami też nie ma, bo każdego bohatera można przedstawić z różnych pozycji. Albo drugi taki gatunek rozpowszechniony, że powieść historyczna jest powieścią rozrywkową i tylko rozrywkową. Wtedy właśnie takie, jak pani mówiła, odbywają się dialogi z Księżyca, które mogą odpowiadać historycznej rzeczywistości albo nie, ale to w ogóle pisarza i czytelnika też nie bardzo interesuje, chodzi o rozrywkę. I z mojego punktu widzenia bardzo brakuje powieści historycznych, które są inni. Nie są ani obsługiwujące pewne poglądy historyczne, ani stricte rozrywkowe, natomiast są właśnie takimi niedoskonałymi, właśnie nie mają tego przekonania, że to jest absolutna prawda i że to musiało być tylko tak, a nie inaczej. A są takie jak w życiu i wtedy oczywiście najtrudniejsze są te tematy, które są bliżej, bo wiadomo, że... pamięć jeszcze jest żywa w rodzinach, w... To z jednej strony, a z drugiej strony na przykład jak jesteśmy teraz na tym spotkaniu, potem każdy będzie miał całkowicie inną wizję tego, co się odbywało i każda będzie prawdziwa, więc to też jest z jednej strony czymś bardzo ciekawym w literaturze, że można o tym samym wydarzeniu pisać bardzo różne rzeczy i każda z nich z tych wersji będzie prawdziwa, emocjonalna, ludzka i odpowiada komuś. Natomiast te wersje mogą być też kłamstwem i to też jest możliwe, ale moim zdaniem właśnie teraz zaczyna się epocha takich powieści prawie historycznych czy z elementem historycznym, kiedy ta historia nie jest celem w sobie, żeby to właśnie było takie jak XIX-wieczne opisywanie pewnych wydarzeń czy ekskurs w jakąś epokę. Natomiast historia jest takim pretekstem do porównania, do tego, żeby korzystać z tej pamięci historycznej, z tych niezrobionych zadań domowych, historycznych, rozwiązując problemy aktualne. Przynajmniej w Ukrainie ta tendencja moim zdaniem jest dosyć wyraźna, kiedy próbujemy myśleć o tematach bardziej odległych, o których już możemy mówić, dlatego żeby próbować znaleźć podejście do tematów, o których jeszcze nie możemy mówić, bo to są jeszcze bolesne tematy, które jeszcze nie są przedmiotem literatury, a na razie są przedmiotem w życiu, w dziennikarstwie i tak dalej. I to jest moim zdaniem dosyć ciekawe zjawisko, które jakby tą powieść historyczną rehabilituje w pewnej mierze, bo jak mówiłam, ma taką złą konwencję. Nie, może nie złą, ale właśnie taką ustaloną.
A przychodzą Pani do głowy jakieś przykłady takich książek, czy na Ukrainie, czy wydanych gdzie indziej, gdzie właśnie ten cel przekonania, czy narzucenia jakiejś narracji odchodzi, natomiast historia pełni w tej powieści, czy w tym eseju rolę służebną, żebyśmy coś zrozumieli, żeby właśnie przekraczać tę konwencję ku pokrzepieniu serc, pisać trochę inaczej o historii. No, na przykład Kateryna Kalytko jest jedną z pisarek, która próbuje pisać w tym stylu. Są też inni. Przypomnę sobie. No, można choćby kochanków Justycji wymienić, by rozumieć, że no, cały czas jest mowa o historii, ale nie w tej konwencji ku pokrzepieniu serc czy jakiejś propagandowej, a właśnie próba podjęcia jakiegoś problemu. Znaczy, ja nie do końca się zgadzam z Natałką w tym sensie, że no, oczywiście to była dominująca tendencja, ale to nie jest absolutnie obowiązujący kanon. Ja bym chciała przypomnieć takie trochę zapomniane dzisiaj postaci, może same są trochę temu winne, jak Walerii Szewczuk. W jego powieść, która nigdy nie została przetłumaczona na język polski i wydaje mi się, że bardzo trudno byłoby w ogóle do przyjęcia tutaj w Polsce ta powieść Na polu pokory, gdzie życie w klasztorze w Lawrze kijowsko-peczerskiej w epoce średniowiecza jest życiem pełnym dziwnych namiętności. To nie jest realizm magiczny, tylko to jest jakby spojrzenie na nasze obecne namiętności, na nasze obecne problemy, obecne, to znaczy w czasach komunistycznych. Znaczy to nawet nie są szaty historyczne, ale to są pewne problemy, z którymi zmaga się człowiek współczesny, o czym mówiła Natalka, ale ubrane właśnie w tę konwencję średniowieczną. Dzięki temu on może mówić. Od 72 roku można powiedzieć, że w ogóle powieść historyczna w Ukrainie umiera i ona właściwie dopiero w połowie lat 80. Nie to, że wraca do łaski, ale po prostu jest zezwolenie cenzury, bo wcześniej właśnie po 72 roku w ramach represji po prostu całkowity zakaz pisania o historii, więc takie rzeczy jak realizm magiczny, który wcześniej się niesłychanie żywo rozwijał, bo ukraińscy pisarze zobaczyli w tym taką szansę dla siebie ucieczki od socrealizmu i uciekają w realizm magiczny. A to jest właśnie przypadek Walerii Szewczuka. Ale właściwie zaczyna się od takiego typowo sowieckiego pisarza, jakim był Ilczenko. To się nazywało kozackiemu rodu nie ma przewodu, tak? Kozak ma maja, bo czuża młodyca. To jest opowieść z czasów kozackich, ale znaczy w czasach socrealizmu, więc wiadomo, że to nie jest jakaś wielka i wybitna literatura, ale bardzo, bardzo fajny sposób manewrowania na tym polu, na którym właściwie nie ma manewru. Więc to ja bym nie powiedziała, że to jest, wracając do tezy Natałki, że to jest wyłącznie jedna obowiązująca konwencja i tylko takie pisanie pod pewną tezę, czy propagandowe pisanie, tylko to bardzo często jest sposób mówienia o teraźniejszości, o naszych dzisiejszych problemach, tylko w tym kostiumie historycznym. I to znowu trochę z jednej strony przypomina wiek XIX, no ale z drugiej strony poprzez użyte środki to nie jest XIX-wieczne pisarstwo, to nie jest Walter Scott, to nie jest Henryk Sienkiewicz,
To jest realizm magiczny w warunkach socrealizmu, tak? W Polsce to zmaganie z tym, co można, o czym można pisać, o czym nie można i też z cenzurą pokonał reportaż w latach 70., 80. przede wszystkim, kiedy reporterzy i reporterki pisali również o historii, tylko pod przykrywką. To znaczy czytelnicy wiedzieli, że kiedy opisywany jest jakiś zakład pracy, gdzie panuje korupcja i pracownicy chcą odwołać dyrektora, ale nie mogą, to czytelnik wie, że to nie jest opowieść tylko o tym zakładzie pracy, tylko o Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. To było takie pisanie z przymrużeniem oka. Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj w Polsce największym kłopotem jest cały czas ten kostium, taki na poły nostalgiczny myślenia o historii czy opowiadania o historii, a na poły bohaterski, romantyczny, sienkiewiczowski, bo Sienkiewicz dalej w społeczeństwie polskim, w którym się generalnie nie wiecznie czyta, żywy. Jest wiecznie żywy. Jeżeli ktoś jest zapytany w tym rankingu Biblioteki Narodowej o to, czy przeczytał jakąś książkę, a jeśli tak, to jaką, to najczęściej pada hasło Sienkiewicz, ale też już niekoniecznie z tytułami, że coś Sienkiewicza się przeczytało. Ja chcę bardzo trochę znów nie działa. Chyba, przepraszamy, bo tutaj mikrofon chyba ten jeden nie działa. Tak? Teraz, dziękuję. Przypomina mi się taka anegdota. Kiedy wyszła Silva Rerum po raz pierwszy, pierwszy tom w Polsce, wszyscy mnie pytali, bo okres jest opisywany tuż po potopie, tak samo jak Sienkiewicz, wszystkim. No i jak to pani w stosunek do Sienkiewicza? Mnie było taki wstyd, bo ja pisząc tą powieść nawet nie myślałem o Sienkiewiczu, bo w ogóle w mojej takiej liście ulubionych powieści pisarzy no nawet nie istnieje, bo ja nie lubię tego romantyzmu. I gdyby ktoś poprosił by mnie nazwać taką powieść historyczną polską, która zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie, to rzeczywiście byłby Faraon Bolesława Prusa, bo to jest świetna, niestarzejąca się powieść, która przekracza wszelkie granice. Wymiar. To jest uniwersalne, ona nie starzeje się, ona jest po prostu przepiękna swoją atmosferycznością. My teraz bardzo dużo mówimy o geografii. Polska, Ukraina, ja jestem pomiędzy Litwą a Wielką Brytanią. Bardzo wiele razy tu już wspominała się cenzura, państwo, które wisi nad pisarzem. No mnie to zupełnie nie interesuje. Ja piszę nie myśląc o cenzurze, nie myśląc o jakichś takich stereotypach społecznych, które są nadal żywe. Mnie po prostu interesuje historia, jakieś takie bardziej ogólne idee podejścia do historii. No tak, mówiono tu o tym, że o tendencji, że powieść historyczna jest takim, staje się balem kostiumowym, tak? Opowiadaniem czegoś z pomocą wykreowania dystansu, odziewając bohaterów w ten kostium historyczny. Ale to jest tak typowe dla kultury Zachodu w ogóle. Od czasów renesansu antyk był tym samym. Dla człowieka renesansu, dla człowieka baroku to jest jakieś takie fundamentalne podejście, żeby pomyśleć sobie o tym, co jest aktualne, co może nie zmienia się, sięgając po odlegle czasy. Dlatego mnie w ogóle jest ciekawe podejście do przeszłości, do interpretacji przeszłości. Ja zawsze mówię, że no, byłoby dobrze wynaleźć jakiś taki udaną trafną metaforę w stylu jaskini Platona, która by tak nagle wszystko wyjaśniła podejście naszej historii. No, nie jestem Platonem,
najbliższe, co mi się udało tak wymyśleć, że historia to też jest trochę jak jaskinia Platona, ale ona zawsze jest za szklaną szybą przed nami. I ta szyba to jest czas. Nie możemy pójść wstecz, teleportować się wstecz. Zawsze jest jakaś przegroda pomiędzy nami a przeszłością. I zawsze jak to bywa, stając przed szybą i na coś patrząc, światło jest bardzo ważną kategorią, tak jak światło w jaskini Platona. Bo bardzo zależy, po której stronie szyby jest światło. Zawsze widzimy, gdy światło jest za nami, zawsze widzimy swoją odbicie w tej szybie trochę. Jednocześnie widząc ten widok przez przeszłości. Gdy światło jest po drugiej stronie, wtedy nie widzimy swojego odbicia, ale widzimy bardzo jasny, jaskrawy obraz tego, co jest za szybą. I ja zawsze obawiam się tych wyraźnych i jaskrawych obrazów, bo wtedy od razu to sztuczne oświetlenie ciemnot przeszłości sugeruje, że to jest właśnie manipulacja i że to jest manipulacja historią, manipulacja pamięcią. Przeszłość zawsze dla nas będzie trochę nieosiągalna, bo jest przeszłością. Nie możemy poznać jej do końca. I dlatego każdy historyk, każdy naukowiec zdaje siebie z tego sprawy, z limitu poznania przeszłości. Dlatego ja bardzo mówiono o przykładach powieści historycznych. No, dla mnie takie przykłady to są oczywiście Umberto Eco i Susan Sontag. Zwłaszcza jej Wielbiciel wulkanów i świetna powieść In America o Helenie Modrzejewskiej. To są powieści historyczne, a jednocześnie to są powieści idei. I w obie czytając jest bardzo jasne, że autorzy dają sobie sprawę właśnie o limitach poznania przeszłości i historii. Na przykład czyta się Susan Sontag, ten o Lady Hamilton, przepiękną powieść, zanurzasz się w tych czasach, w tych atmosferach i nagle pasaż z jakąś takim porównaniem z obecnością, z samolotami i ona wciąga do faktu, że stoimy w teraźniejszości, poglądając na przeszłość. I ja sądzę, że to jest istotne. A czy to spoglądanie w przeszłość, bo w książce, w Silvaterum i w książce Odwaga i strach, ta przeszłość jest wybita na pierwszy plan, tak czy inaczej. Natomiast chociażby w książce, która teraz wychodzi, Natalii Śniadanko, ta przeszłość jest tłem, które czasami tak faluje i na ten pierwszy plan się pcha, natomiast zazwyczaj jest gdzieś tam z tyłu, ale też tak nie daje o sobie zapomnieć. I chciałam zapytać, jak właśnie ty tą przeszłość wykorzystujesz do tego, żeby nam coś wytłumaczyć z teraźniejszości albo dodać jakiś nowy sens do tego, co widzimy, czy połączyć, pokazać jakiś związek przyczynowo-skutkowy. No, najpierw ta książka nie jest książką historyczną i nie ma tam bohaterów w kostiumach, bo to nie było moim celem. To jest próba pokazania właśnie teraźniejszości i przeszłości jak czegoś, co nie da się rozłączyć. Że to nie jest tak, że my mieszkamy tylko tu i teraz. My możemy czegoś nie wiedzieć, czy o czymś nie myśleć, ale ono zawsze jest w tym tle i te nasze sposoby, to co my robimy, jak my myślimy, to jest tą przeszłością oznakowane. I dlatego chodziło mi też o to, żeby to nie była powieść o
o bohaterach jako historia z podręcznika, natomiast żeby to była historia mówiona. I najważniejsze dla mnie było odnaleźć głosy tych ludzi, które opowiadają swoje historie, albo też nie swoje historie, ale historie, które są dla nich tą przeszłością. I ta weryfikacja emocjonalna tym, że ktoś opowiada, ona wydaje mi się jest takim momentem, który przybliża tą historię. Nie robi ją tylko czymś, co jest taką pocztówką albo informacją w książce, a jest czymś, co nadal działa w tym opowiadaniu historii życiowej. I dlatego właśnie ta historyczna część to jest historia jednej osoby, jednej babci, która opowiada, która całe życie mieszkała w jednej wsi, ale cała historia XX wieku tam się odbyła, mimo że ta babcia nigdy nie wyjeżdżała z tej wsi i ona opowiada o tematach, które nadal są bardzo aktualne, o tym wszystkim, co się odbywa zaraz, ale też było w jej życiu i było też prawie 100 lat temu. I w ten sposób te warstwy teraźniejsze i historyczne są dla mnie powiązane nie przez wydarzenia, a przez opowiadania wydarzeń w tej najbardziej subiektywnej i najbardziej takiej osobistej wersji, która tylko jest możliwa. Pani książka teraz po polsku się dopiero ukazuje, ale Silva Rerum i Odwaga i strach już miały okazję być czytane i chciałam zapytać, czy recepcja tych książek i jak różni się na Ukrainie i na Litwie, a w Polsce? Czy te głosy, recenzje, głosy czytelników wskazują na coś innego? Czy one były inaczej czytane na Ukrainie, na Litwie, a w Polsce? No, było bardzo ciekawe porównać, bo mogę powiedzieć, że w Polsce Silva Rerum była odczytana trochę dogłębniej niż na Litwie, ponieważ starano się ten okres pamięci narodowej tak wyczyścić, że no, wiedza jest o tym okresie większa w Polsce, dlatego bardziej adekwatnie odczytano. Ale było bardzo śmiesznie, że powiedziano, no to pani napisała książkę o polskiej szlachcie, tak ciekawe. No nie byli polską szlachtą, ta rodzina Norwojszów to są żmudzini par excellence. Nigdy nie mieszkali w Polsce, po prostu byli po polskojęzyczni między innymi językami. No i przyjęłam to jak komplement i powiedziałam, że no, widzi pan czy pani, jak wiele nas łączy. Bo o polskiej, przepraszam, o polskiej szlachcie, ale też o polskim Wilnie. Bo Wilno jest, tak jak zresztą Lwów, no, przecież no, w bardzo dużej narracji narodowej cały czas polskie. Wilnia zawsze historycznie było stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wilnia zawsze nie orzeł, ale tylko pogoń. Razem tylko na herbach Rzeczpospolitej obojga narodów. Wilno stało się miastem Kresów tylko w okresie międzywojennym. I to jest bardzo skomplikowany okres, który jeszcze potrzebuje badań. I sądzę, że bardzo dobrym terenem tych badań byłoby właśnie jakieś teksty, czy pamiętniki, czy listy tych dawnych Wilnian, którzy pamiętają przyjście polskiej władzy do Wilna. I to byłoby bardzo tak denerwujące czytanie tych, bo moja rodzina była z Wilna. No to
przyjęli dosyć, byli polskojęzyczni, ale przyjęli to dosyć boleśnie, bo od razu plebana im zmieniono, jakiegoś przywieziono z Polski. Nie mogli patrzeć, jak wszędzie ten pogoń ściągano i zamiast tego ożył. I oni mówili, no my nie jesteśmy Polacy, my jesteśmy Litwini, ale mówili to po polsku. I tak samo mieli bardzo duże napięcie potem z przyjściem tej litewskiej władzy z Litwy Kowieńskiej. No to jest, to trzeba badać. To nie da się w jakieś takie stereotypy wcisnąć. Dlatego nie jest to dawna historia, ale dosyć niepoznana. Moje opowiadanie Danielu Zdalba i inne historie właśnie opisują te przedwojenne Wilno i są oparte na żywej pamięci, która czasami jest bardzo taka. Tak. To, z czym mamy do czynienia, jak mi się wydaje, w każdym razie w Polsce, to jest nacjonalizacja historii. I to historii zarówno dawnej Rzeczypospolitej, czyli pierwszej Rzeczypospolitej, i stawianie równości pomiędzy pierwszą Rzeczypospolitą a Polską. I poniekąd mitologizacja również okresu II Rzeczypospolitej. Ten okres międzywojenny aż roi się od mitów i mit to nie zawsze jest coś złego, ale w tym przypadku mam na myśli złe rzeczy, to znaczy celowe fałszowanie, celowe wybielanie własnych win. Ja się tutaj odwołam tylko do jednego zupełnie już ostatniego przykładu książki Grzegorza Gaudena, tak? To znaczy mit wyzwolenia Lwowa był tak silny, że w ciągu całego okresu międzywojennego, dzień 22 listopada, świętowano niemalże jak dzień zwycięstwa w Związku Sowieckim. Ja myślę, że niektórych z Państwa może to bardzo zdenerwować, no ale to było działanie na zasadzie ve victis, tak? Czyli biada zwyciężonym. W ten sposób w okresie międzywojennym próbowano nie tyle w aniołów, ile w Polaków przerobić, tak? Te mniejszości narodowe. A te mniejszości narodowe nie chciały. I jak moja świetna koleżanka Natalia Jakubenko twierdzi, oczywiście żartem, ale też z przekąsem, że właściwie cały problem z traktowaniem dziedzictwa pierwszej Rzeczypospolitej jest taki, że po prostu nie ma, język polski nie posiada przymiotnika rzeczpospolicki i zamiast tego używa przymiotnika polski. A jeśli chodzi o okres międzywojenny, to ja bym powiedziała, że chyba najbardziej pełen mitów jest w polskiej narracji narodowej, w dużo mniejszym stopniu w litewskiej czy w ukraińskiej. Oczywiście ukraińska też ma pewnego rodzaju tendencje do opowiadania o tym okresie jako wyłącznie okresie represji, prześladowań i czarnej nocy zaborczej. Co też jest dużą przesadą, ale no, trzeba pamiętać o tych bardzo bolesnych sprawach. A teraz wracając do Pani pytania o odbiór mojej książki w Polsce i w Ukrainie. Otóż ja książkę pisałam po polsku, ale jej przekład ukraiński ukazał się szybciej niż polski oryginał, co już było pewnym paradoksem. I muszę powiedzieć, że jestem zaskoczona, jak interesujący jest odbiór tej książki i nie wchodzący w ramy jakiejś sztywne narracji narodowej.
w Ukrainie i jak spłaszczony jest ten odbiór w Polsce. Jestem tym bardzo zaskoczona, z drugiej strony taka smutna refleksja mnie przy tym towarzyszy, to znaczy ta moja książka po prostu ukazała się za późno. Ona gdyby ukazała się kilka lat wcześniej, może w 2008-2009 roku, byłoby inaczej. Wówczas moja taka podstawowa teza tej książki, czyli nie możemy być niewolnikami narracji narodowej, ponieważ w ten sposób fałszujemy i manipulujemy historią, byłaby zupełnie inaczej odebrana. W tej chwili to, co dobrze działa u polskiego odbiorcy, to jest pewnego rodzaju skandal. A mnie nie chodziło o skandal, mnie chodziło o refleksję. I refleksję polegającą na tym, że już sama matryca narracji narodowej jest czymś, co powoduje, że sami, myśląc o własnej przeszłości, zaczynamy wybierać z niej właśnie te, a nie inne rzeczy i zaczynamy interpretować to w taki, a nie inny sposób. Przykładowo, kolaborant to oczywiście nie ja, tylko ten drugi. Jeżeli mamy jakieś pozytywne przykłady, pozytywnych bohaterów, z innych społeczności, wspólnot narodowych, no to oczywiście jest to wyjątek, absolutny wyjątek. Albo no ma polskie korzenie jeszcze, tak naprawdę. Nie zmienia to generalnie naszego... Ja nie mówię w tym momencie tylko i wyłącznie o polskiej narracji narodowej i o polskiej matrycy. Ja dokładnie w ten sam sposób działa to w przypadku ukraińskim czy żydowskim, bo te trzy wspólnoty narodowe mnie interesowały. O innym wymiarze, o wymiarze niemieckim ja prawie nie pisałam, natomiast sporo pisałam o tym wymiarze sowieckim i to też oczywiście jest no bardzo ciekawy problem, tak? Jak ci przybysze sowieccy, którzy pojawiają się w, na przykład w Wilnie, tak? Czy na przykład we Lwowie, co się w nich zmienia? To znaczy, czy to jest tylko buta i jakieś takie agresja postrzegana przez drugą stronę jako no, skrajny prymitywizm, czy też jest jeszcze coś. I na przykładzie jednego z bohaterów no, pokazuje, jak to zderzenie z innym światem i pewnego rodzaju wrażliwość, jak go to zmienia i jak zmienia to jego los, który jest znaczy bardzo, bardzo, nie, bardzo typowy, tak? I z jednej strony typowy, a z drugiej nietypowy, no bo wierzący komunista, który trafia do łagru za nacjonalizm, a jego wnuk umiera w tym łagrze właśnie no, też za nacjonalizm. I to jest coś takiego, co prawdopodobnie nie zdarzyłoby się, gdyby nie to spotkanie z innym światem, z innego rodzaju spojrzeniem na historię, innego rodzaju spojrzeniem na historię ukraińską, ale także historię polską czy historię żydowską. No, chyba to jest podejście wschodnie. Podejście ofiary, bo zaczepiłem się za tą bardzo trafną pani frazę, kolaborant to nie ja, tak? Zawsze widząc, nawet obmyślając przeszłość, widzieć siebie w roli ofiary. Natomiast ja od razu pomyślałam, kilka lat temu we Wrocławiu byłam na świetnym spotkaniu, które prowadziła Olga Tokarczuk z Martinem Polakiem, który pochodzi z rodziny oficera Gestapo.
I to jest zachodnie podejście. Będąc na stronie kata, zrozumieć, co się stało. Zresztą bardzo jest dużo takich i powieści, i pamiętników napisanych poprzez właśnie potomków tych zbrodniarzy II wojny światowej na Zachodzie. Jest dla mnie przykładem takiej bardzo dogłębnej mądrości spojrzenia na przeszłość, na II wojnę światową poprzez mikrohistorię jednej rodziny. To są powieści Grigorija Kanowicza na Litwie. Romans w Sztetlu na przykład. Bo on pisze o tym z dystansem, z próbą zrozumienia tragedii Holokaustu, zadając przede wszystkim pytanie takie ontologiczne, dlaczego? Ale on tak samo opisuje członków swojej rodziny, którzy zginęli podczas Holokaustu, ale tak samo tych, którzy kolaborowali z Sowietami, absolutnie bezlitosnie, z próbą zrozumienia dlaczego. I mnie to podejście jest bardzo, bardzo bliskie. I ja myślę, że tutaj małe nieporozumienie jednak zaszło, bo ja mówiłam nie tylko o sobie, tylko mówiłam, mówiąc nie kolaborant, to nie ja, jak o swego rodzaju postawie, która formuje narrację narodową, narrację polską, narrację ukraińską, narrację również żydowską. Ale absolutnie nie miałam na myśli mojego podejścia do tego, bo próbuję dystansować się od słowa kolaboracja i kolaborant, pokazując, w jaki sposób ono jest używane jako epitet czy wręcz inwektywa, ale tylko wobec tego drugiego, innego, a nie wobec własnej wspólnoty, tego punktu własnego odniesienia. Mogę tutaj po prostu sypać przykładami. Natomiast jeśli chodzi o to, czy to jest wschodnie, czy to jest zachodnie, no nie jest to wschodnie. A w każdym razie ja bym powiedziała tak, że mamy dostatecznie dużo przykładów, czy w Hiszpanii, czy w kulturze francuskiej. Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, to nie będę wchodzić tutaj z panią w polemikę, ale jeśli chodzi o traktowanie na przykład ruchu oporu i tak długie milczenie o reżimie Vichy i o francuskiej kolaboracji, czy jeśli chodzi o spór hiszpańsko-hiszpański, tak? Czy jeśli chodzi o rozliczenie z reżimem Franco. Jak długo milczano na ten temat? Jak długo to było coś absolutnie, temat tabu, nie do poruszenia? To, że de Gaulle stał się przywódcą francuskim, to oczywiście świetnie, tylko problem polegał na tym, że na całe dziesięciolecia zamroziło to w ogóle dyskusję o francuskiej kolaboracji. I musiało minąć dużo czasu, zanim w ogóle ten problem się pojawił. On tak naprawdę dopiero w ciągu ostatnich kilkunastu lat jest problemem wyartykułowanym, dyskutowanym. Czy tak bardzo się różnimy? No nie różnimy się. To znaczy w Polsce tak samo dyskutujemy na ten temat. Od czasu właściwie eseju, wielkiego eseju Jana Józefa Lipskiego, Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy, możemy mówić o czymś, no, próbie nowego spojrzenia na to, czym jest polska tożsamość, kim jesteśmy jako wspólnota. I oczywiście to, że dziś dominuje inne podejście, to znaczy, i myślę, że to jeszcze potrwa czas jakiś, to niezależnie od wyników wyborów. Nie chcę tutaj wchodzić już w politykę, ale w moim głębokim przekonaniu to jest rodzaj reakcji na zbyt dużą dawkę
tej prawdy, która jest bardzo trudna do zaakceptowania. A w jakimś stopniu dzieje się to także, jeśli chodzi o Ukrainę, i sporo na ten temat się pisze. I oczywiście, że możemy podać przykład Muzeum Porzuconych Sekretów Oksany Zabuszko, która pozostaje właśnie w tym nurcie narracji narodowej i w ogóle poza to nie wychodzi, ale też możemy podać przykłady zupełnie inne, i to przypadek, może nie przypadek, ale to już jest zupełnie nowe pokolenie. Pani Natalia Śniadanko wspomniała o Katarzynie Kalytko, ja bym wspomniała tutaj o Sofii Andruchowicz i jej Felix Austria, z taką narracją otwierającą się na inne przestrzenie. Oczywiście to nie jest powieść historyczna tak naprawdę, to jest powieść psychologiczna, ale ta równoprawna obecność dwóch bohaterek, ukraińskiej i polskiej, i tego pięknego żydowskiego tła tej powieści jest no, czymś dla niej absolutnie naturalnym. A dla Oksany Zabuszko to w ogóle nie istnieje. To nie jest oskarżenie wobec Oksany Zabuszko, bo ona chciała dać głos temu pokoleniu, temu punktowi widzenia, ale myślę, że jest też miejsce na inny głos. Mnie się wydaje, że też ten podział na to, czy takie podejście do historii krytyczne, refleksyjne, autokrytyczne jest wschodnie czy zachodnie, ja bym odłożyła na bok, a poszukała punktu wspólnego, odwołując się do słów, które pani Natalka Śniadanko użyła, czyli do momentu emocjonalnego, czyli czy dane społeczeństwo albo jakaś część tego społeczeństwa znajdzie się w takim momencie emocjonalnym, kiedy po pierwsze będzie, tutaj, korzystając z języka kościelnego, miała odwagę stanąć w prawdzie, zmierzyć się z tą prawdą, która jest często bardzo niewygodna, bardzo przykra, bardzo bolesna. Też wziąć odpowiedzialność za swój udział w cudzej krzywdzie. I wydaje mi się, że takie teksty, czy to są teksty mocno osadzone w historii, czy to są teksty non-fiction, czy to są teksty utworów scenicznych chociażby, teraz przychodzi mi na myśl, albo filmowe, Pokłosie Pasikowskiego, czy Nasza klasa Słowodzianka jako dalszy ciąg opowieści Jana Tomasza Grossa z Sąsiadów, które nam pozwalają tym, którzy są na to gotowi albo przynajmniej chcą skorzystać z takiej szansy, no podejść do historii w inny sposób, w taki, który też będzie efektywny, że tak użyję tego słowa, to znaczy coś nam da tutaj dzisiaj, jakieś zrozumienie, jakąś być może poszerzenie pola empatii. No właśnie też myślałam o Marcinie Polaku jako takim przykładzie, który trochę niweluje te podejście wschodnie i zachodnie, bo wydaje mi się, że Marcin Polak jest raczej wyjątkiem, a nie typowym przedstawicielem tego dyskursu, bo on sam o tym opowiada, jakie trudności on w ogóle miał z zaakceptowaniem tych książek, które on pisze. I to jest ogromna różnica też na przykład w podejmowaniu tych tematów w Niemczech i w Austrii. W Niemczech, gdzie ta dyskusja odbywa się już bardzo dawno i takich książek rzeczywiście jest dużo, natomiast w Austrii to nadal jest temat tabuizowany i Marcin Polak właśnie łamie tą konwencję. I wydaje mi się, że to jest właśnie takim też momentem, który potwierdza to, że my tak naprawdę się nie różnimy za bardzo, po prostu nasza historia jest dużo bardziej skomplikowana, bo mamy dużo więcej filtrów nakładanych. My mamy wersję historii radzieckiej, wersję historii nacjonalnych czy nacjonalistycznych, wersję historii też jakby różnych historyków, które czasem mają bardzo różne podejście na te same wydarzenia. Czyli po prostu podejście do tego, jakby do tabu mamy dużo bardziej utrudniony, dlatego też mamy dłuższą drogę i trudniejszy sposób rozliczenia się z tą przyszłością i dojścia właśnie do momentu, kiedy już możemy o tym mówić bardziej otwarto. I wydaje mi się, że to też wyjaśnia, dlaczego tak. No i też dostęp do archiwów, co wydaje mi się bardzo, bardzo istotne. Znaczy dostęp do źródeł,
w dużej mierze ogranicza nas. To znaczy fakt, że większość źródeł do historii XX wieku naszego regionu znajduje się w Moskwie i te źródła są absolutnie niedostępne, bardzo nas ogranicza. Mhm. To jest bardzo istotna trudność, której się nie da przeskoczyć, bo oczywiście klasyczny historyk powie wówczas tak, że nie mamy na to dokumentu, w związku z tym nie możemy o tym mówić, że było tak i tak. No, nie mamy na to dokumentów, ponieważ ten dokument albo został zniszczony, albo znajduje się w archiwum. On istnieje, tylko że z całą pewnością ja nie dożyję tego momentu, kiedy te archiwa rosyjskie będą dla mnie dostępne. Podobna trudność. Przepraszam, że przerwałam, ale to było takie istotne dopełnienie. Chciałam jeszcze się odwołać do tego momentu różnicy właśnie bardzo istotnej pomiędzy tym, dlaczego powieść Oksany Zabuszko jest taka, jaka jest, a Sofii Andruchowicz jest całkowicie inna. Wydaje mi się, że to jest też taki krok od próby pisania historycznego z punktu widzenia obrony tego czy innego poglądu, o co chodzi też pani Zabuszko, bo ona była pierwszą, która w ogóle na te tematy zaczęła badać, pisać i próbować te głosy dać tym bohaterom. Natomiast Sofia Andruchowicz już jest przedstawicielką pokolenia, któremu chodzi o bardziej osobistą prawdę, właśnie o tą emocjonalną narrację, za którą też stoi oczywiście jakaś pewna światopoglądowość, ale to już jest podejście takie bardziej subiektywne i w tym sensie bardziej literackie. Nie chodziło tak bardzo o historię, już bardziej o... I to wydaje mi się jest takie bardzo fajne określenie tego, jaki jest rozwój, jaka jest tendencja, do czego zmierzamy w kierunku tej powieści historycznej, czy powiedzmy z tematem historycznym. Ona jest... W Polsce z kolei bardzo silny teraz jest ten, co mnie cieszy, bo to też jest moja działka, moja domena badania i oddawania pola, czy dawania głosu tym, którzy wcześniej tego głosu nie mieli. Często dlatego, że po prostu nie istniały źródła. No w badaniu historii Żydów w Polsce no, przyczyna jest jasna, natomiast na przykład w badaniu kultury chłopskiej taką trudnością jest brak źródeł pisanych na przykład przez bardzo długi czas. Natomiast no w Polsce teraz lub bardzo... też, przepraszam, że przerywam, lub też jest trudność taka, że na przykład nie ma konwencji tego. Na przykład kiedy piszemy o historii, bardzo trudno jest znaleźć historii kobiet, które żyli w tym czasie, mogli być nawet bardzo znane, ale nie mamy od nich dokumentów, nie mamy od nich wspomnień, przynajmniej w wersji ukraińskiej to jest strasznie trudne znaleźć tego typu wspomnienia, dokumenty. W Polsce ten trend historyczny się rozwija, ale rzeczywiście jest tak, no, ja też pisałam o kobiecie, o której w zasadzie niewiele było wiadomo i mimo zrobienia kwerendy historycznej w Polsce czy w Izraelu nie dowiedziałam się dużo więcej, a była ona znaczącą postacią. Więc tutaj mam taki trend obok całego popkulturowego trendu mitologizowania przeszłości, który cały czas jest bardzo silny, od rekonstrukcji historycznych po serial, który Telewizja Polska wyprodukowała, się nazywa Korona Królów bodajże, o średniowiecznej historii Polski. To jest ten taki, no, bardzo Państwu polecam. Jest to taka bardzo interesująca forma spojrzenia na historię. Estetycznie również interesująca. Natomiast obok tego mamy właśnie to poszukiwanie tych innych głosów. Wydane zostały w ostatnim czasie dwie książki non-fiction dotyczące życia, warunków życia, sytuacji służących w XVIII-XIX wieku, więc te nieformalne, te głosy cywilne, że tak powiem, w historii zaczynają się wydobywać. Natomiast chciałabym teraz szansę dać Państwu, wydobycia Państwa głosów i być może zadania naszym autorkom pytań albo podzielenia się komentarzem na podstawie tego, co odnośnie tego, o czym rozmawiałyśmy. Są Państwo posileni, mam nadzieję, rogalikami i kawą, więc mają siłę do dyskusji. Zapraszam, jeśli ktoś. Nie wiem, czy jakiś mikrofon będzie. O, tutaj już widzę jeden głos.
to ja mogę się swoim podzielić. Przede wszystkim wielki szacunek dla tego, co panie robią, piszą. Chciałam też tutaj zauważyć, że może ten cały problem, przynajmniej który mamy z polskiej perspektywy, będę mówić, obecnie jest taki, że mieszają się te szyki narracji, historii, pamięci. Stąd często są problemy. Czy może tutaj jest ten problem poza manipulacjami, ale zupełnie inaczej, kiedy mówi się dużo historii, ale tak naprawdę powstaje wtedy mało rzetelnych książek, natomiast łatwiej jest wciskać, powiedzmy, tak powiem potocznie, społeczeństwu coś, co jest pamięcią. A tak jak tutaj mówiliście i ty mówiłaś, Natalko, prawda, że jest ona, czy po spotkaniu stąd wyjdziemy, to jest mocno, mocno subiektywne. Natomiast historia to już fakty, często trudne do przyjęcia, jak mówiła pani Ola, i może zbyt duży natłok tego powoduje też to, że sobie z tym nie radzimy. Ale druga rzecz może jeszcze, którą chciałam zapytać, jak wygląda to w waszych środowiskach czy krajach, to jak widzicie ten problem, bo on będzie postępował i tutaj chyba optymistką nie będę i państwo również, ponieważ jest bardzo duża taka tendencja do uproszczania pewnych rzeczy. Jest nadmiar wszelkich informacji, gdzie ludzie bez znajomości historycznej nie radzą sobie, wybierają albo ktoś za nich wybiera, co mają myśleć, jaką mają sobie konstruować pamięć historyczną i narrację. Nie będę pytać naiwnie o lek i remedium na to, ale może po prostu o pani przemyślenia, jak to u was wygląda. Dziękuję bardzo. Głębokie westchnięcie. Tak, to jest temat rzeka. Oczywiście trudno o tym coś powiedzieć krótko, ale wydaje mi się, że akurat powrót tematów historycznych do literatury jest znakiem na to, że jednak nie wszyscy chcą mieć wciskane takie uproszczone wersje, bo jak już mówiliśmy, że ta powieść historyczna powraca tym trudniejszym bokiem, nie tylko tym kostiumem i opowieścią o czymś, o czym łatwiej jest przeczytać w wersji literackiej niż w wersji naukowej. Natomiast właśnie postawianie problemów trudnych, próba nawiązania relacji pomiędzy przeszłością a teraźniejszością, to jest ta szansa dla tych czytelników czy społeczności, które nie chcą mieć upraszczanej historii, nie chcą mieć upraszczanej rzeczywistości, nie chcą mieć decyzji narzucanych z góry. Też nie mam złudzeń, ile jest takiej publiczności, ale ona istnieje i wydaje mi się, że tutaj jest taka wielka szansa i literatury, i właśnie tej niszy, która przez tą literaturę chce na te tematy myśleć. Może się mylę. No to ja chciałabym powiedzieć, że to pani powiedziała, to właśnie odnosi się o tej zbyt oświetlonej historii za szybą. Kiedy wszystko jest jasne, obrazek jest taki bardzo jaskrawy i żadnych czarnych cieni czy plam nie widać. Sądzę, że w następnych latach będziemy patrzeć na wzrastanie właśnie tego nurtu literatury, filmów, uproszczonego pseudopatriotyzmu. Ale na szczęście mogę powiedzieć, że przynajmniej na Litwie takie produkty, bo chciałabym je to nazywać produktami, no są przyjmowane jako kicz. Jest bardzo duża reakcja na nie, takie reakcje odrzucania. Natomiast właśnie utwory, które próbują otworzyć, stawiać te takie bolesne pytania, no to doczekują się większego rezonansu i to daje pewien powód dla optymizmu. Ja znowu powiem coś niepopularnego. Za czasów komunistycznych uczono nas, że ilość przechodzi w jakość.
No ja oczywiście w te takie te komunistyczne bajki nigdy nie wierzyłam, ale dzisiaj patrząc na zalew publikacji na temat historii, zalew pism zajmujących się historią, zwłaszcza historią najnowszą, ale przecież nie tylko, no z takim rosnącym zdumieniem widzę, że moje przekonanie, że to są bajki, że ilość nie przechodzi w jakość, jest absolutnie, no, ma podstawę, tak? To znaczy, nie chcę się tutaj znęcać nad poszczególnymi przykładami i wymieniać poszczególnych tytułów, czy tych pism, czy poszczególnych autorów, ale tego jest naprawdę, no, takie mnóstwo i nawet szanujące się pisma historyczne, no, robią rzeczy, no, absolutnie niedopuszczalne i nie do pomyślenia kiedyś. I nie chcę, żeby to brzmiało tak, że z wysokości moich prawie 60 lat, ja tak mówię, że dawniej to było zupełnie inaczej, było lepiej. No, nie, no może niekoniecznie było, no. Ale wydaje się, że jednak potrzeba krytycznego myślenia jest czymś, no, no, oczywistym dla człowieka jako tako wykształconego, a coraz więcej mamy osób wykształconych. I ja, co mnie jednakowoż martwi, to taka niechęć do takiego krytycznego spojrzenia, nawet przede wszystkim zacznijmy od samych siebie, tak? To znaczy, nie, to, no, jak pani odwołuje się do języka religijnego i stanąć w prawdzie, co już po prostu mi bokiem wychodzi ostatnio, to ja bym też, korzystając z języka Ewangelii, mówiła o tym, że albo uderzajmy się, ale we własne piersi, a nie cudze. Albo druga przypowieść ewangeliczna to jest kłoda we własnym oku, tak? Czy nie wiem, czy kłoda, czy belka, tak? Bo ja wciąż funkcjonuję w dwóch, a czasami nawet trzech języka, więc nie zawsze jest to takie idiomatyczne. No, w każdym razie miałam na myśli własne winy, a nie zaraz, a kolega to właśnie tutaj, tak? No jednak to jest po prostu nieobyczajne, no co tu dużo mówić. Ja bym się też za chwilkę oddam tej wyrywającej się ambasadorce litewskiej kultury w Polsce. Chciałam dodać, że też w odpowiedzi na pani pytanie, ja tu się przyłączę do frakcji pani Oli, tego zdecydowanie ograniczonego optymizmu, jeżeli chodzi o przyszłość. Ja się zajmuję działką, w której właśnie cały czas szukamy belki w oku przeciwnika, bo tak jest cały czas postrzegana. Tak, a źdźbła nie widzimy, to znaczy w historii tak zwanych stosunków polsko-żydowskich, która w mojej ocenie bardzo często ta fraza jest po prostu ładniejszym nazwaniem antysemityzmu polskiego, że na tym obszarze od kilku lat zwłaszcza, chociaż nie jest to zjawisko świeże, ale widzę jeszcze większe utrudnienie dla swojej pracy, zwłaszcza kiedy słyszę, że ma powstać, znaczy już powstaje, szuka pracowników Muzeum Getta Warszawskiego, o którym minister kultury mówi, że ma to być Muzeum Miłości Polsko-Żydowskiej. Więc i tak narzuca narrację w tym temacie. Tak, więc to będzie muzeum z tezą, bo ta teza jest bardzo silna. To znaczy, jeżeli Polacy robili zło, to nie byli Polacy, tylko to byli jacyś antysemici.
którzy z kosmosu spadli. Natomiast jeżeli byli to sprawiedliwi, to oni się rozciągają na wszystkich. W zasadzie w każdej rodzinie już zaraz będzie sprawiedliwy, który ratował. Więc ja się tu obawiam, że ten moment emocjonalny cały czas jest przed nami, chociaż są i zdarzały się, tak jak właśnie zapoczątkowane esejem Józefa Janobuńskiego, spojrzenie na to, co myśmy robili, kim myśmy byli, za co odpowiadamy, czy właśnie film Agnieszki Arnold, a później książka Jana Tomasza Grossa o sąsiadach, to są takie wyspy, które nam pozwalają coś przegadać, coś przepracować, ale wciąż to są wyspy. Ja tylko chciałam bardzo krótką uwagę o krytycznym myśleniu, że moim zdaniem krytyczne myślenie zaczyna się od szkoły i o podręczników szkolnych. I musimy sami sobie zadać pytanie, czy w naszych krajach uczymy dzieci myśleć, czy wierzyć. Bo właśnie edukacja w szkołach to jest jedna z takich moich małych krucjat na Litwie i właśnie uczenie literatury. Ja nie mam przekonania co do pani tezy, że to jest główna sprawa. Oczywiście szkoła powinna uczyć krytycznego myślenia, ale jak pokazują badania socjologiczne, to jednak nie jest główne źródło wiedzy podręcznik szkolny, a zwłaszcza jeśli chodzi o historię. Więc tutaj wracamy do naszego podwórka, czyli do utworów literackich w mniejszym stopniu dzisiaj, a właśnie kultura obrazkowa, czyli powiedzmy Ogniem i Mieczem Hoffmana jako ten absolutnie czytelny przekaz, który niesie za sobą pewne takie, a nie inne wartości. To w tej chwili jest czymś żywym dla tego pokolenia, no, około 30 plus, tak? które wychowało się, no bo film Jerzego Hoffmana wszedł na ekrany 20 lat temu, tak? To znaczy to mniej więcej 30-35. Czy są nowe tego rodzaju filmy? Oczywiście pojawiają się, czy są tak mocne? Nie wiem, wątpię. Czy film Pokłosie może dotrzeć do tak szerokiej publiczności? Znowu wątpię. To raczej musiałby być film Lista Schindlera, tak? Czy Pianista, tylko nowy, tak? To zupełnie coś, nowe spojrzenie, nowa opowieść. I to w dużo większej mierze trafi do tej młodej publiczności, w dużo większej mierze będzie ją formować czy kształtować. I tu to powiedziawszy, no powiem tak, proszę Państwa, no kilka lat temu wszedł na ekrany film Wołyń. Obejrzało ten film naprawdę rekordowo dużo widzów. Twierdzenie, że to nie ma żadnego wpływu na stosunek wobec Ukraińców, no jest myśleniem życzeniowym. Po prostu trzeba sobie zdawać z tego i tutaj wracamy do pytania, od którego żeśmy zaczynały, tak? Odpowiedzialność. Jesteśmy troszeczkę po czasie już, więc może Magdzie nie wypada, ale mnie tak. I ja chciałam powiedzieć, że chodząc po tym pięknym mieście Lublinie, w którym byłam już dość dawno, widzę, jak miasto staje się pięknym, widzę, jak są odnawiane kamienice, no i widzę piękne to, co się nazywa renesansem lubelskim. I za takie pojęcia, oczywiście, no, co nie istnieje, prawda, jest odpowiedzialna historia sztuki. I za to, że takiego stylu narodowego, jak renesans lubelski, albo jakiś inny tam kielecko-zamojski, albo coś jest jeszcze
że takie coś nie istnieje w waszym pisarstwie, ani to, co pisze Krystyna Sabalowska-Ajte, Natałka, albo też Ola, za której książkę bardzo dziękuję i której książka też dla mnie była takim mocną taką podstawą przy czytaniu później książkę już jakby kreacji literackiej zupełnie, czyli Winniczuka, Tango śmierci, a też w książkach reporterskich Magdy, to chciałam wam bardzo, bardzo podziękować. I jeśli Magda pozwolisz, to niejako w ten sposób chciałam zakończyć i prosić wszystkich już do... Ogromne brawa poprosimy, a później Olga Knatiuk, Krystyna Sabalowska-Ajte, Natalka Śniadanko. Ja państwu bardzo dziękuję za obecność i zachęcam do rozmów kuluarowych, do przygryzienia, jeśli jeszcze zostały jakieś rogaliki, do czytania książek wszystkich autorek, które tutaj, tak, tutaj można? O, tutaj można. I zapraszam państwa na śniadanie jutro o tej samej porze w tym samym miejscu. Będziemy, już nie ja, ale goście zaproszeni będą poruszać to i ciekawa jestem, do jakich wniosków dojdą. No i zachęcam państwa do udziału w innych wydarzeniach Wschodniego Ekspresu, festiwalu Inne Brzmienia, do korzystania z uroków renesansu lubelskiego, może nie do korzystania z kebaba u prawdziwego Polaka, który tutaj też gdzieś wisi i nam jest takim antytezą tego spotkania. Bardzo państwu raz jeszcze dziękuję i dziękuję. Coś kajtu. O, bardzo o tym pamiętam.